Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy. Witajcie w kolejnym odcinku kursu na wnętrze. To jest odcinek numer 18, tak? Już chyba ponad 4 miesiące spotykamy się tutaj co wtorek o godzinie 18 i opowiadam Wam o tym, jak urządzić samodzielnie swoje wnętrze, jak do tego podejść, jak to zrobić ewentualnie z projektantem, ale głównie skupiam się na tym, jak urządzić swoje wnętrze, swój dom, swoje mieszkanie samodzielnie. Dzisiaj zapraszam Was na drugą część kursu dotyczącego, jak urządzić swoją kuchnię, średniej wielkości kuchnię. Tydzień temu o tym już opowiadałam. Na Waszą prośbę będę ten temat kontynuowała również dzisiaj. Mam nadzieję, że informacje, które Wam pokażę, Wam się bardzo spodobają. I dzisiaj też mam dla Was niespodziankę, tak jak tydzień temu, to dzisiaj również. Dzisiaj ta niespodzianka jest inna, bardzo ciekawa, interesująca i mam nadzieję, że Wam się przyda. Więc jeżeli chcielibyście ją otrzymać, ta niespodzianka jest, poczekajcie, chyba, nie wiem, czy to dobrze pokazuje. Tak, tutaj. O, nigdy nie wiem, że trzeba pokazać w drugą stronę niż na monitorze. Tutaj jest taki poradnik projektowy i to jest taki e-book, w którym omawiam, jak projektować, jak zaprojektować kuchnię, łazienkę, sypialnię, korytarz, pokój dla dziecka, salon i garderobę. Takie najważniejsze rzeczy skondensowane w pigułkę. I jeżeli macie ochotę i chcielibyście otrzymać ode mnie właśnie taką niespodziankę, to mam ogromną prośbę, żebyście udostępnili tego live'a, zaznaczyli, czyli otagowali mnie małpa projektowanie wnętrz.ato, żebym mogła Was znaleźć i napisali, co Wam się podoba w moich live'ach, dlaczego je polecacie, dlaczego lubicie je oglądać, żebyście podzielili się właśnie informacjami z innymi, którzy bardzo możliwe, że też mają problem z urządzaniem wnętrza, niedługo będą kupować jakieś mieszkanie albo dom, albo będą się budować i muszą do tego tematu podejść. Dlatego zapraszam Was gorąco, żebyście w tym uczestniczyli. Ja za chwilkę też poproszę Was, żebyście dali znać, czy mnie dobrze słychać, czy mnie dobrze widać. To poproszę o Was za chwilkę. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące kuchni, to jak najbardziej możecie teraz je zadawać. Ja tych pytań dostałam dosyć dużo i jeśli chodzi o szczegóły i omawianie jakichś rzutów, czy jakichś nietypowych rzeczy, to zostawiam to zawsze na piątkowe Q&A, które jest w mojej zamkniętej grupie Urządź swoje mieszkanie z Agnieszką Pasieka-Adamek, do której Was bardzo gorąco zapraszam. Jak znaleźć tą grupę? Ta grupa nie jest podpięta pod stronę, na której teraz jesteście, więc może być z tym problem, dlatego jak wpiszecie Urządź swoje mieszkanie z Agnieszka Pasieka-Adamek, to znajdziecie, ale ja postaram się też Was podlinkować, żeby było łatwiej Wam tą grupę znaleźć. Ja tutaj jestem podpięta pod ankietę, muszę tutaj się przełączyć. Ok, dobrze, czyli jeszcze raz dla wszystkich, którzy udostępnią, oznaczą mnie projekty wnętrz ato tutaj nad tym zdjęciem u góry możecie zobaczyć i napiszecie, dlaczego lubicie oglądać albo w czym Wam pomagam przy urządzeniu wnętrz. Dla tych wszystkich osób mam przygotowanego e-booka. To jest poradnik projektowy, w którym tłumaczę, jak zaprojektować kuchnię, łazienkę, salon, pomieszczenie, garderobę, korytarz, pokój dla dziecka. Więc wydaje mi się, że to będzie bardzo dla Was przydatne. Okej. Okay.
Już tutaj do Was zaraz wracam. Zobaczę, czy wszystko jest w porządku. Jak macie pytania, to koniecznie dajcie znać. Poprzedni odcinek znajdziecie oczywiście na fanpage'u. Będzie dokładnie tydzień temu we wtorek. Ja też dla Was przygotowuję powtórki wszystkich live'ów, bo ja wiem, że macie problem, żeby je odnaleźć. I powtórki robię w postaci premiery. I codziennie, prawie codziennie o 21 jest premiera kolejnego odcinku, czyli jadę od odcinka pierwszego. Więc jeżeli nie oglądaliście tego wcześniej, to będzie dla Was takie fajne udostępnienie, ułatwienie. Więc możecie śledzić na bieżąco, tylko musicie oznaczyć... Po prostu jak jesteście na fanpage'u moim, to zróbcie sobie odhaczanie, żeby pokazywało najpierw, żeby dostawać w ogóle komunikaty na ten temat, bo nie każdy po prostu będzie to mógł zobaczyć i widzieć. Ja mam dużo fajnych rzeczy jeszcze dzisiaj do pokazania, więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Ale zawsze mile widziane są jakieś pytania, bo wtedy będę mogła na nie również też odpowiedzieć. Ok. Już tutaj sobie zrobiłam. Dobra. Udostępnię Wam ekran. Sprawdzę tylko, czy będziecie widzieć. Dobra. Omówiłam kilka fajnych przykładów kuchni, różnych jakichś detali, szczegółów. Tak jak mówiłam ostatnio o kuchni, można by było bardzo dużo mówić. I staram się przekazać Wam jak najwięcej tych informacji, które ułatwią Wam projektowanie kuchni i podejmowanie decyzji. Ja sobie tutaj przejdę do tego projektu. Zobaczcie, to jest kuchnia w stylu minimalistycznym i jeżeli chcemy mieć dużo miejsca na przechowywanie, a jednocześnie ta kuchnia jest otwarta na salon, dobrze jest, jak mamy te wszystkie elementy, które się znajdują w kuchni, ukryte. I możemy to zrobić właśnie za pomocą szafek, które znajdują się do samej góry. Oczywiście szafki mogą pionowe być, poziome, mogą być w jednym rzędzie. Tutaj mamy zrobione to tak, że mamy płytsze szafki na około tam 30-35 cm i te, które są wysunięte na szerokość blatu. Dzięki temu najpotrzebniejsze rzeczy możemy schować tutaj na dole, a resztę do góry. Tak samo sprzęty, lodówka i tak dalej, te sprzęty mogą być wszystkie tutaj schowane i to Wam polecam. Jeżeli chcecie mieć jakieś miejsce dodatkowe w postaci wyspy, dobrze jest, jak ta wyspa jest częściowo zasłonięta, chociaż nie jest to wymóg, bo projektujemy bardzo dużo różnych układów, ale zobaczcie, przez to, że ten element jest wysunięty, możemy sobie tutaj usiąść, a jednocześnie blat jest od tej strony zasłonięty. W wyspie bardzo fajnie się sprawdzają różnego rodzaju szuflady i właśnie takie rozwiązania Wam polecam. Pamiętajcie również o oświetleniu pod szafkami. Ja już ostatnio troszkę o tym mówiłam. Możecie nawet sobie zamówić u stolarza podwójne dno, czyli to dno jest na całości wspólne dla całej linii, oczywiście poza częścią okapową, gdzie ten okap jest schowany. I w tym dnie, jak gdyby takim wspólnym, możecie osadzić właśnie taki, znaczy stolarz może Wam osadzić profil LED-owy i dzięki temu będziecie mieli od dołu bardzo ładną linię szafek. Bardzo mało osób o tym pamięta. Oczywiście wszystko zależy od inwencji twórczej też stolarza i propozycji, ale najczęściej są to pojedyncze szafki. Od dołu widzimy takie podziały właśnie na kawałki. Te szafki przyjadą i tak do nas w kawałkach, ale jeżeli zamówimy sobie taki pas pod szafkami, to będziemy mieli, będziemy lepiej to po prostu widzieć. Obiecałam Wam, że opowiem Wam o spiżarniach i miejscach do przechowywania i tutaj miałam taki projekt, który miałam właśnie Wam pokazać, ale już nie zdążyłam. O, zobaczcie, to jest kuchnia, która jest częściowo otwarta na jadalnię, salon już jest bardziej za zakrętem. Ona jest taka prosta, dosyć minimalistyczna. Na ścianie mamy szkło, tutaj mamy podświetlenie, blat i fronty są z laminatu drewnopodobnego, a tutaj w tej części znajdują się drzwi. Te drzwi wyglądają tak, jakby były dwie części, jakby to była zabudowa meblowa, ale przez te drzwi przechodzimy do spiżarni. I teraz pytanie, robić spiżarnię, nie robić spiżarni, kiedy robić, kiedy nie robić? No, najważniejsze jest to, czy my możemy sobie na nią pozwolić, czy mamy taką przestrzeń, gdzie możemy coś ukryć. Spiżarnia jest dobrym rozwiązaniem, dlatego że
Nie musimy jej zamykać, nie musimy robić drogich frontów. Możemy zrobić po prostu proste półki z płyty laminowanej i tam poukładać wszystko to, czego nie chcemy wkładać do szafek i co ma być ukryte, czyli nie wiem, woda mineralna, soki, słoiki, zaprawy, jakiś papier, no wszystkie te elementy, które chcemy gdzieś pochować. I jeżeli mamy taką możliwość, żeby zrobić sobie taką wnękę w mieszkaniu albo w domu, to zróbmy. Ale z drugiej strony, jeżeli ta wnęka zabierze nam tyle miejsca, że nie będziemy mieli blatu roboczego do krojenia, do przygotowywania, no to wtedy warto zrobić szafki, tak jak pokazywałam przed chwilą, do samego sufitu, tak żeby wykorzystać tą przestrzeń maksymalnie, a nie zabierać sobie tej przestrzeni w całkowitej. Ja tylko sprawdzę, jak tutaj, czy jesteście, widzicie mnie i tak dalej, żeby ewentualnie na Wasze komentarze tutaj odpowiedzieć. Z płyty laminowanej przed chwilą do samego sufitu, tak żeby wykorzystać... O, teraz siebie słyszę, przepraszam za... Cześć, cześć Aniu. Postaram się, Aniu, na Twoje pytanie odpowiedzieć w piątek, bo to jest dosyć szczegółowe i tutaj tak naprawdę to trzeba by było się pobawić w projektowanie, a nie chciałabym, żebyśmy analizowali to, jeżeli tutaj omawiam ogólnikowo całą kuchnię. Jesteśmy, widzimy, ale możesz nam pokazać więcej wnętrza w sensie zdjęć. Ach, no tak. Tak, tak, ja siebie zasłoniłam. Dobrze, że czuwacie. Tutaj poradnik jako prezent. Dokleję tutaj na dole. Przypominam, że można... Okej, teraz będzie już w porządku. Przypominam, że można dzisiaj dostać ode mnie niespodziankę, czyli właśnie taki poradnik, e-book, w którym omawiam wszystkie aspekty urządzenia wnętrz różnych pomieszczeń. To sobie najwyżej przewiniecie i zobaczycie. I będzie mi niezmiernie miło, jak to udostępnicie, oznaczycie mnie i napiszecie, co Wam się właśnie podoba. Ania pisze, jesteś śliczna, ale wiesz. No, oczywiście, ja mam takie nieraz właśnie momenty. Znaczy nie oczywiście, że jestem śliczna, tylko oczywiście, że mam takie momenty, gdzie zapominam, że muszę zniknąć i żeby było coś widać. Czy teraz wszystko już dobrze widać? Dajcie mi znać. Dlatego sobie zrobiłam tutaj na komórce, żeby kontrolować sytuację i żebym ja była mała, a projekty były większe. Pamiętajcie też, żeby dobrze odświetlić tą spiżarnię. Żeby to nie była jedna malutka lampeczka i żeby nie było za ciemno. Cześć Karolina. Dobra. Wszystko super. To jedziemy dalej. Zobaczcie, tutaj jest kuchnia, taka dosyć minimalistyczna i zobaczcie, tu w ogóle nie ma szafek u góry. Wszystko zależy, co tak naprawdę chcecie zrobić. Ona jest nietypowa, bardzo duże są odległości między częściami. Jedna część jest tu, druga część jest tutaj, gdzie lodówka, tak? I jest jeszcze trzecia część po tej stronie. I teraz tą część mamy zabudowaną, więc mamy dosyć duże miejsce na przechowywanie. Tutaj mamy chłodziarkę albo barek, już teraz nie pamiętam, co dokładnie tam było, i szafki dosyć wysokie, ale nie do samej góry, więc tutaj można coś położyć. Więc po tej stronie wcale nie potrzebujemy szafek górnych. Bardzo często też nie chcemy mieć tych szafek, albo chcemy mieć tylko półkę, chcemy mieć jakieś rzeczy ozdobne, więc wcale niekonieczne jest, żebyśmy tutaj te szafki robili, ale musimy gdzieś w jakimś miejscu mieć przechowywanie. No i wtedy takie rozwiązania jak tutaj też się sprawdzą. Tutaj pod tą szafką też przez to, że blat jest, ta półka jest dosyć gruba, też jest wprowadzony profil LED-owy, więc ten blat też jest dosyć dobrze doświetlony i można przygotowywać posiłki, więc jest to dosyć wygodne. Teraz tak, czarne fronty. Pytania się pojawiają, czy robić czarne fronty, czy to się sprawdza, czy nie. Oczywiście, jeżeli zrobimy białe fronty w półmacie, to one będą łatwiejsze w utrzymaniu czystości, moim zdaniem, niż połysk. Chociaż kiedyś na forum czytałam, że ktoś tam się wypowiadał, że w połysku są łatwiejsze do utrzymania niż w czystości. Ja mam w mieszkaniu, w biurze różnego rodzaju fronty i w połysku, i w półmacie, i w macie. I stwierdzam, że jednak półmat jest najlepszym rozwiązaniem. I teraz, jeżeli dajemy ciemne kolory, na przykład właśnie tak jak tutaj mamy czern, no to musimy się liczyć z tym, że ona będzie może fajniej wyglądała taka matowa, ale jednak te palce mogą być widoczne. Niektórzy polecają, żeby nie robić frontu właśnie czarnych z MDF-u malowanego,
w macie czy w półmacie, tylko żeby robić go z na przykład akrylu, albo są teraz takie laminaty zamszowe. Jak pójdziecie sobie do salonu na przykład Voxa, to tam są te najnowsze kolekcje w czerni. Jak dotykacie, to macie wrażenie, że to jest tak jakby skóra, taki aksamit, no coś takiego fajnego, przyjemnego i to chyba nawet trochę lepiej się zachowuje niż MDF, no ale niewątpliwie robi wrażenie, więc jeżeli macie taki apetyt właśnie na ciemne wnętrza, no to świadomie to wybierzcie, no i pamiętajcie, że przy ciemnych frontach troszeczkę więcej może być tych odcisków i łapek widocznych i tak samo jak macie tutaj szkło, to na jasnym szkle nie będzie widać tak bardzo brudu, albo prawie w ogóle nie będzie widać, a jeżeli zastosujecie ciemne szkło, na przykład właśnie czerń albo granat, no to jednak wszystkie te odpryski od wody, delikatny kamień, który powoduje, że są takie małe, okrągłe kółeczka, będzie to widoczne, więc na to zwracajcie uwagę. Jeśli chodzi o praktyczność stosowania jakichś półek czy takich elementów jak tutaj, no to musicie wiedzieć, że no zawsze jak jest półka otwarta, no to będzie się kurzyć. Na czerni zawsze brud bardziej będzie widać i to nie jest rozwiązanie dla osób, które bardzo lubią porządek i ciągle muszą czyścić i widzą ten brud, no bo po prostu możecie wtedy się zapracować na śmierć i podczas w ogóle sprzątania. Takie pytanko mam tutaj, Ania pisze. Spotkałaś się z takim urządzeniem jak Thermomix? Oczywiście. Jeśli tak, to gdzie najlepiej go przechowywać? Niby ma być na wierzchu, bo jest urządzeniem często używanym, ale też musi być... Chwilka, muszę tu zeskrolować. Ale musi być gdzieś blisko okapu, bo przy gotowaniu paruje. Czy masz jakieś sprawdzone pomysły na przechowywanie takiego urządzenia? Thermomixy najczęściej stają na blatach i nie musi być koło okapu, ale chodzi o to, żeby właśnie był dostęp powietrza jak największy. Jeżeli nie musicie po prostu mieć dużo szafek, no tak powiedzmy, że tu są półki, no to postawicie sobie ten Thermomix tutaj czy tutaj, no i on będzie parował do góry i po jakimś czasie, w zależności od tego, z czego macie tą górną półkę, no może Wam się na przykład laminat rozwarstwić, to się może, słuchajcie, zdarzyć. Ale jeżeli wetkniecie go, wsadzicie go, włożycie w jakąś wnękę i on będzie obudowany z wszystkich stron, to pomimo, że będzie miał luzy, to będzie jeszcze gorsza sytuacja, bo to będzie tu miły. Dlatego dobrze jest, jak on może być wysunięty na krawędź na przykład tego elementu. Albo macie wnękę, ja zaraz zobaczę, czy gdzieś mam taki projekt. To był jeden chyba z tych projektów, który ja już omawiałam na samym początku. Zaraz zobaczę, sekundka. O, to Wam pokażę. Zobaczcie, tu jest akurat jest kawamat i dosyć duża wnęka. Możecie mieć go w takiej wnęce właśnie i wtedy wysuwać podczas gotowania, ale on musi być wysunięty, żeby to powietrze szło do góry. Ania pisze, że właśnie tak mi się zrobiło. Przy laminacie bardzo szybko może się rozwarstwić, jeżeli będziecie mieli tą część wylakierowaną sześciostronnie, czyli to nie będzie płyta lakierowana tylko z pięciu stron, czyli góra i te boczki na koło, tylko od dołu będzie też wylakierowane. Nie będzie żadnego mikro jakiegoś uderzenia, po prostu jakiegoś uszkodzenia tej płyty, no to raczej tam wilgoć nie powinna wchodzić. Akryle może będą lepsze, ciężko mi powiedzieć. PCV jest z jednej strony, z jednej i z drugiej jest akryl, może dłużej też wytrzymać, więc to też możecie sprawdzić, ale dobrze jest jak po prostu, może też być na przykład blisko okna. Gdzieś, gdzie możecie wentylować to. To też jest dobre rozwiązanie. Jakby co. Ok. Albo tutaj, zobaczcie. Tu mamy bardzo dużo miejsca. Nie mamy w ogóle szafek. I tutaj jakby Thermomix stał, to myślę, żeby się sprawdził. Zobaczcie, w tym miejscu. Albo w tym. No ale tak jak mówię, zawsze trzeba pójść na kompromisy. Jeżeli mamy za małą kuchnię, za mało blatu roboczego, no to po prostu no, musimy go postawić tak, żeby mieć też szafki, dobry pomysł, okno. No, tak, żeby można było gdzieś tam ta cyrkulacja powietrza jak największa była. Najwyżej okno będzie Wam parować. Szyba, znaczy się, będzie pełna pary. Dobra. Teraz tak. Sytuacje przy oknie. Tutaj miałam właśnie takie pytanie, co zrobić, jeżeli mamy okno bardzo nisko osadzone. Na przykład, jeżeli mamy okno osadzone na 80 cm. Słuchajcie, to jest trochę niewygodne do pracy.
Więc jeżeli zrobicie na wysokości 80 cm blat i tutaj naokoło zrobicie, to jeżeli jesteście niską osobą, no to okej, okay, ale ogólnie odradzam. 85 to jest naprawdę minimum, a najlepiej 90 cm. I wtedy warto zrobić, żeby ta część była na 90, a tu na przykład jakiś niższy blat. Ale musicie zwrócić uwagę, czy na przykład w narożniku nie macie lodówki, no bo ta lodówka musi się też otworzyć i wtedy może być problem z blatem. Albo pomyślecie nad jakimś ruchomym blatem. Tylko przy ruchomym blacie też musicie mieć miejsce do zamocowania. I tutaj w oknie raczej go nie zamontujecie. Więc tutaj może być właśnie taki problem. Albo zrobić dwie wysokości, czyli ten blat po prostu będzie niżej, a ten będzie wyżej i wtedy będzie można sobie do tego blatu usiąść. Cześć Małgorzata, witaj, witaj. Jak macie jakieś pytania, słuchajcie, dotyczące kuchni, to jest dobry moment, żeby je zadawać, bo wtedy mogę konkretnie i precyzyjnie Wam odpowiadać na te pytania. Przypominam, że dzisiaj mam dla Was niespodziankę w postaci e-booka, którego napisałam i tam jest mnóstwo porad dotyczących, zaraz Wam pokażę, dotyczących, na chwilę powiększę, dotyczących projektowania kuchni, łazienki, sypialni, korytarza, pokoju dziecka, salonu i garderoby. Więc jak macie ochotę, to gorąco Was zapraszam. Tutaj u góry jest. Udostępniajcie tego live'a, otagujcie i skomentujcie i ja będę wszystkim wysyłała. Jeżeli tydzień temu komuś nie wysłałam, bo widziałam, że tam co chwilę dochodziły jakieś osoby, to poproszę, dajcie po prostu mi znać na Messengerze, napiszcie do mnie i ja po prostu ten link z zeszłego tygodnia Wam dostarczę również. Ok. Kolejny temat, półki na wino. Z czego robić półki na wino, czy robić półki na wino, jakie półki robić na wino? Zobaczcie. Ten element jest zrobiony z MDF-u lakierowanego i takie coś możemy bez problemu zrobić. To oczywiście może być też z drewna, bo da się to po prostu wyciąć, da się to wylakierować. Ale jeżeli byście chcieli zrobić z płyty laminowanej, no to już może być problem i mało kto będzie chciał Wam po prostu coś takiego obłożyć laminatem czy PCV-ką. Więc tutaj, jeżeli chcecie zaoszczędzić, możecie tą kuchnię zrobić w jakichś laminatach, a tutaj ten element po prostu sobie wylakierować albo zrobić go z litego drewna. Ale tutaj Was uczulam, że z laminatu może nikt nie będzie chciał Wam tego zrobić, tylko będziecie musieli mieć te części wylakierowane. Albo nie robić takich otworów, tylko po prostu zrobić bardziej takie geometryczne wycięcia, tak żeby łatwiej było im tą PCV-kę po prostu tam zrobić. Więc tutaj na to możecie zwrócić uwagę. Kolejne rzeczy. Zobaczcie, tutaj też mamy dosyć dużo przestrzeni. Są okna w ogóle bardzo nisko osadzone, czyli nie mamy możliwości zrobienia właśnie szafek górnych. Wszystkie szafki są na samym dole. Zobaczę, czy tu jest jeszcze, o, widzicie? I tylko ta część jest zabudowana. I wtedy możemy sobie, zobaczcie, zrobić półki. I możemy też ten Thermomix położyć sobie tutaj, czyli jak będzie ta para szła do góry, no to spokojnie sobie będzie ta para tutaj przechodzić i raczej nam się nic z tym nie stanie. Witaj Justyna. A jeśli wino powinno być w zaciemnionym miejscu lub w lodówce? No bardzo często jak projektuję, no to projektuję dla wszystkich miłośników wina właśnie lodówki, ale nie każdy chce taką lodówkę, nie każdy jest miłośnikiem, niektórzy mają kilka butelek, po prostu chcą sobie je tam włożyć, o, zobaczcie, tak jak tutaj. No najlepiej jak macie lodówki, no bo wtedy macie to wino odpowiednio schłodzone, to jest raz. Zacienione miejsce, no te lodówki najczęściej mają ciemne szybki, więc to miejsce jest zacienione. Dwa, jeżeli tu mamy dużo światła i boimy się o nasze wino, to można zawsze zrobić zamykany front do takiego wina albo wykorzystać spiżarki, w których trzymamy. Jeżeli mamy piwnicę, to możemy piwnicę. Cześć Marika. Także to jest cenna uwaga, tak? Wszystko zależy, jakie mamy potrzeby. Ja zawsze powtarzam, że nie ma jednej reguły na wszystko. Oczywiście znajdą się osoby, które będą marudzić, tacy hejterzy, że tak się nie robi i tak dalej. Ale jeżeli mamy urządzić wnętrze i mamy jakieś ograniczenia, na przykład budżetowe, na przykład mamy ograniczenie miejsca, mamy ograniczenie, że mamy rury z gazem, które gdzieś tam idą i po prostu nie możemy ich usunąć. Mamy ograniczenie, że już nie chcemy przelewać wody, bo nie mamy czasu, nie chcemy płacić za instalację i tak dalej, to musimy jak gdyby wybrać taki układ funkcjonalny,
który dla nas jest najbardziej korzystny i optymalny. I on nie będzie idealny, perfekcyjny i mogą się tam zdarzyć rzeczy, które są nie do końca funkcjonalne, nie do końca ergonomiczne, nie do końca idealne, jak na przykład z tym winem, ale jest to jakaś suma tego, co my możemy zrobić, co my chcemy zrobić, na co nas tak naprawdę stać i na co nam ta przestrzeń pozwala. A rozwiązań na rynku jest, słuchajcie, bardzo, bardzo dużo i to, co dla jednych będzie idealne, dla drugich po prostu będzie beznadziejne. Nieraz jak przychodzą do mnie klienci, to oglądają powiedzmy jakiś tam jakiś projekt albo coś tam miga i omawiamy różnego rodzaju realizacje, co się klientom podoba. I mówią, o nie, no ten projekt to on już nie może być. Powiedzmy, że w stylu glamour, bo ktoś na przykład nie cierpi glamour i lubi, nie wiem, jakiś minimalizm albo styl loftowy i powie, nie, no to mi się nie podoba, albo na przykład powie, że to jest no, już tak najgorzej, to, że to jest na przykład straszne, okropne czy coś takiego, tu bym się nie odnalazła. No tak, ale to ty byś się tutaj nie odnalazł. A ta druga osoba kocha po prostu srebrne kolory, nie wiem, złoto, lubi dodatki, lubi elegancję, lubi taki nowojorski szyk i dla tej osoby będzie to spełnienie marzeń i ta osoba będzie się fantastycznie w takim wnętrzu czuła. I my musimy to dopasować do siebie, dlatego ocenianie, że jeden styl jest lepszy od drugiego jest dla mnie absurdalne, dlatego tak samo jak potrzeby dwóch różnych ludzi, tak? Inaczej będzie żyła para z dwójką, trójką dzieci, a inaczej singiel, który po prostu pracuje, nie wiem, do nocy, albo jakiś muzyk, albo jakiś artysta, albo osoby, które podróżują po całym świecie. Każdy będzie miał zupełnie inne potrzeby i Wy macie to dopasować, do wnętrza, do siebie. Justyna pisze, my mamy cały arsenał i szykujemy się na lodówkę na wino, tylko właśnie nie ma na nią miejsca w obecnym mieszkaniu. No właśnie, nieraz na przykład wiemy, chcemy, lubimy, pijemy to wino, ale nie mamy miejsca na tą lodówkę. Na lodówkę na wino to można w różnych miejscach ukryć, bo możesz nawet ukryć w szafie na korytarzu, jakby się uprzeć, nie? Tylko jeżeli nie masz miejsca na buty i nawet nie masz tych butów dużo, no to chyba i na kurtki i tak dalej, no to jednak postawisz na przechowywanie butów i kurtek niż na lodówkę na wino. Ale zawsze to można właśnie, słuchajcie, zmienić w nowym mieszkaniu, tak? Czyli w tym mieszkaniu sprawdziło mi się to i to nie. Ale to też, słuchajcie, może być pułapka. Bo niektórzy ludzie się bardzo przywiązują do tego, co mają i nawet jak mają opcję lepszego rozwiązania, jak ja im pokazuję lepsze rozwiązanie, to są tak hermetycznie przywiązani i myślą, że to jest po prostu idealne. Dlaczego? Bo my jako ludzie lubimy to, co jest znane, boimy się w ogóle jakichś takich nowości, nietypowych rzeczy i bardzo często przywiązujemy się, tak? Do tego rozwiązania, do tego. Później idziemy po pomoc do kogoś, a później chcemy mieć jak gdyby to samo, więc też trzeba troszeczkę mieć odwagi, czasami się zdystansować do tego, zrobić sobie listę. To mi się sprawdziło to, to i to, a moje marzenie jest, żeby było to, to, to i to. Ja na przykład kiedyś myślałam, że dwie łazienki to jest niepotrzebne, jak gdyby nie chodzi nawet, że wydatek, ale to, że to jest więcej sprzątania i tak dalej. Już abstrahuję, że ja na przykład się nie zajmuję sprzątaniem, ale gdybym nawet, no to jest więcej jak gdyby no więcej trzeba tam zrobić w tym mieszkaniu, jeżeli są te dwie łazienki, więcej rzeczy się brudzi i tak dalej, zawsze to jest jakiś tam dodatkowy czas. A teraz jak mam dwie łazienki, to sobie nie wyobrażam, że jest jedna, dlatego że w tym samym czasie dwie osoby mogą skorzystać z tej łazienki. Nie musimy czekać jedna osoba po drugiej. Ktoś tam bierze prysznic, ktoś się kąpie, mamy naprawdę komfort. I pewne rzeczy nam się wydają, że będzie tak, mamy jakieś przekonania, a później jak to sprawdzamy w realu, okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Więc też musicie zastanowić się, czy wasze jak gdyby te plany, które macie zrobione wobec na przykład tej kuchni, czy to nie są tylko i wyłącznie wasze przekonania, czy to wynika z realnych potrzeb, czy to tak naprawdę ma być, że jeżeli robicie tą kuchnię na dłużej niż 5 lat, chcecie w nią dużo zainwestować, no to zróbcie to po prostu tak, żeby ona spełniała te Wasze oczekiwania. A jak najlepiej to sprawdzić? Po prostu oglądać gotowe jak gdyby projekty, realizacje. Jeżeli jesteście u kogoś, kto ma dane wnętrze urządzone tak, jak Wam się podoba, róbcie zdjęcia, sprawdzajcie, pytajcie się, a czy ten zlew się tu sprawdził, a czy ten okap wyjeżdżający z blatu się sprawdził. I wtedy będziecie mogli słyszeć opinie też innych ludzi. Co nie oznacza, że te opinie mają być, jak gdyby wpłynąć całkowicie na Wasze decyzje, bo
jednym się to sprawdzi, a drugim nie. I też musicie się zawsze dowiedzieć, a dlaczego tobie się to nie sprawdza, bo może ten układ kuchni był inny, a może, nie wiem, ten okap za dużo hałasuje, albo mam problem, bo dzieciaki tam się tym bawią i szybko nam się na przykład coś tam zepsuło. Więc też sprawdzajcie i zanim wydacie te pieniądze, zanim podejmiecie decyzję ostateczną o kształcie kuchni, to zastanówcie się, czy naprawdę to jest to, o czym byście marzyli i to, co byście chcieli mieć. W szafie na korytarzu są obrazy. No właśnie, albo obrazy, albo wino. Teraz będzie chłodno, to może na balkonie można trzymać wino, ale jak się zrobi za chwilę minus, to już niestety nie. Okej, okay, dobra. Teraz powiem może jeszcze tutaj, zobaczcie, mamy cegłę. Jakie kładziny się na ścianach w kuchni sprawdzają? I znowu, ktoś powie tak, cegła to brud, no cegła, no to są te takie mikropory, no tam wszystko wchodzi i w ogóle to się nie nadaje. Jeżeli mamy takie podejście, to absolutnie nie róbmy cegły. Jeżeli bardzo ją lubimy, a mamy jakieś obawy, to możemy zrobić, że na ścianie, na jakiejś wysokości, nie wiem, 10 czy iluś centymetrów, kładziemy to, co jest na blacie. Drewno, kamień, płytę, szkło. Coś kładziemy, co ten pas wąski nam chroni i dopiero od jakiegoś momentu zaczyna się cegła. Możemy też zastosować szkło. Ja nie wiem, czy tutaj będę miała gdzieś szkło przy cegle, bo rzadko to robię, ale do szkła mam jedną uwagę. Bardzo dużo jest realizacji, słuchajcie, w internecie, gdzie jest zrobiona właśnie ściana z cegły i przykryte szkłem, albo wizualizacje. Pamiętajcie, wizualizacja wszystko przyjmie, a później trzeba to zrealizować. I teraz tak, jeżeli my tutaj przyłożymy szkło, to ono od góry, teoretycznie możemy je zasylikonować, ale to różnie może wyjść, to tam, bo ja nie wiem jakim cudem, ale różne małe muszki potrafią wejść za tą szybę i my tego nigdy nie wyczyścimy. Możemy to zrobić na dystansach odkręcane, jeżeli się oczywiście da, żeby to zdejmować, ale możemy też zrobić uchylne. I jak już chcecie czymś zasłonić, szczególnie w strefie płyty, tam gdzie grzejemy, płyta gazowa, płyta ceramiczna, tam gdzie przetwarzamy to jedzenie, to tam dobrze, jak mamy możliwość podnoszenia i opuszczenia tej szyby, żeby móc wyczyścić tą szybę z jednej i z drugiej strony. Jeżeli mamy gaz, to oczywiście szyba musi być hartowana i wtedy no, to posłuży nam dłużej, bo jak ja widzę po prostu takie naklejone tafle szklane na właśnie na cegłę i jeszcze u góry po prostu żadnych zabezpieczeń, to za chwilę po prostu para wodna, brud, wszystko tam wchodzi do środka i naprawdę robi się nieciekawie. I na to, słuchajcie, musicie zwracać uwagę. Ja sobie tutaj cofnę i zaraz zobaczę te rzeczy, o których ja jeszcze nie mówiłam. Dobra. Pokażę Wam troszeczkę jeszcze układu funkcjonalnego. Zobaczcie, to są trójkąty ergonomiczne, o których ja już opowiadałam w ostatnim odcinku, czyli to był kurs na wnętrze, odcinek 17. Mamy lodówkę, mamy jakiś blat do odkładania, mamy miejsce do zlewu, gdzie możemy coś umyć, możemy znowu coś pokroić, odłożyć i możemy upiec. Taki układ byłby idealny, ale pytanie, ile osób z Was taki układ ma, bo wiele mieszkań, domów nie daje możliwości takiej. Drugi układ, gdzie mamy przestrzeń bardziej zamkniętą i odległości, które mogą być dalsze. Tutaj ten układ też jest bardzo fajny, ale też mało osób taki układ może mieć. Pokazuje tylko tutaj to, że mamy jakieś odległości między poszczególnymi sprzętami i bardzo dużo miejsca do pracy i to jest układ idealny. O tym zawsze marzymy. Ale takie układy, zobaczcie tak jak tutaj, takie układy mogą się bardzo, ja zobaczę, czy to wszystko ok, bardzo mocno od siebie różnić. Ważne, żeby chociaż małe przestrzenie pomiędzy tymi sprzętami, lodówka, przerwa, umywalka, przerwa, piecyk, przerwa. Jeżeli nie możemy tak zrobić, to lodówka, przerwa, piecyk, przerwa, zlewo zmywak, jeżeli już mamy jakieś tam podłączenia. Tak, żeby zawsze był jakiś kawałek tego blatu, żeby zawsze można było coś odłożyć i przełożyć. W zależności, czy jesteśmy prawo- czy leworęczni, też musimy się zastanowić nad tym,
gdzie będzie, po pierwsze, jakie będzie padało nam światło od strony okna i czy mamy coś nad blatem, to zaraz o tym powiem, ale też gdzie znajduje się zmywarka. Czy wolimy otwierać tę zmywarkę po prawej stronie z lewu i tam pakować, czy po lewej stronie? Tutaj na to możecie zwrócić uwagę. I teraz jeśli chodzi o oświetlenie, to dobrze jest, jak mamy oświetlenie nad blatem. Czyli jeżeli mamy okno, to przy oknie nie robimy sobie lamp takich stricte wiszących, żeby to okno się otworzyło. Na przykład tutaj, zobaczcie. Jeżeli ja bym tu spuściła takie lampy, to żeby otworzyć to okno, musielibyśmy te lampy przytrzymywać u góry. Chyba, że to było, nie wiem, jakieś super Wasze marzenie, no to wtedy ok, ale takich rzeczy starajcie się unikać. Doświetlajcie sobie to, te blaty, tam gdzie nie ma szafek, właśnie jakimiś oprawami. To mogą być jakieś tam tubki, to mogą być oświetlenie liniowe, które da nam bardziej równomierne oświetlenie. Więc jeżeli nie macie pod blatami jakiegoś profila LED-owego, czegoś, co Wam doświetla, to wtedy zobaczcie, musicie zastosować właśnie jakieś doświetlanie. Albo przynajmniej, jeżeli macie już tylko jedną lampę, bo nie chcecie na przykład zmieniać elektryki, ja zaraz Wam tutaj to pokażę. Na przykład tutaj mamy tylko pojedynczą lampę i mamy duże okno. To wtedy ta lampa, żeby też była na przykład dwie jakieś świetlówki, dwie żarówki, żeby ta część była doświetlona. A jeżeli stoimy tyłem do światła, tyłem do okna, to koniecznie podświetlanie przy szafkach. Dzisiaj miałam kilka spotkań, więc troszkę się nagadałam. Czy macie jakieś pytania, moi drodzy, dotyczące kuchni, jakichś poszczególnych elementów, techniczne rozwiązania? Pokazuję kolejne rzeczy. To jest wyspa, to są meble z Ikei akurat. Bardzo rzadko projektujemy na Ikei, ale nieraz się zdarza, że coś takiego robimy. I ta wyspa od tej strony kuchennej ma normalne szafki, ale od tej strony, żeby to fajnie wyglądało, są płóciny. Czyli wzięliśmy fronty meblowe, to też jest dla Was tip, fronty meblowe przednie, takie same jak są od tej strony i one będą przyklejone na tył szafki. Wtedy nie mamy tyłu mało atrakcyjnego, nieciekawego, nie robimy też jednej poszczególnej płyty, tylko właśnie stosujemy te same fronty. I tak samo możecie też zrobić. Jeżeli lubicie takie fronty bardziej zdobione, to możecie zastosować właśnie te fronty tutaj. Dla osób, które dołączyły, witam wszystkich gorąco. Dzisiaj opowiadam o kuchni średniej wielkości. To jest kurs na wnętrze, odcinek numer 18. Tydzień temu był odcinek 17, też opowiadałam o kuchni. Ten temat nie został wyczerpany, pewnie nigdy nie będzie, ale dzisiaj go kontynuuję. Dla wszystkich osób, które udostępnią dzisiejszego live'a, oznaczą a to, tak żebym mogła Was znaleźć i napiszą króciutko, dlaczego lubią albo co im się podoba w kursie na wnętrze. Mam specjalną niespodziankę, jest to e-book dotyczący urządzania najważniejszych pomieszczeń w domu, także gorąco Was do tego zachęcam i zapraszam. Dobrze, jadę dalej. Chciałabym takie nietypowe rzeczy Wam tutaj pokazywać. Dobrze. Kolejna rzecz. Co robimy na oknach? Na oknach możemy zrobić kilka rzeczy. Tu jest na przykład roleta rzymska. Tu jest... zaraz Wam tutaj cofnę. Tu jest żaluzja. Mogą być drewniane i metalowe. Gdzieś mamy plisę, bo jeszcze bym plisę pokazała. Tu jest zwykła roleta od góry. I pokażę Wam jeszcze, może gdzieś będzie plisa, bo chciałabym te wszystkie elementy Wam omówić i powiedzieć, jakie są plusy i minusy. Tu też jest roleta rzymska, tu jest roleta drewniana bambusowa. No nie mogę znaleźć, nigdzie nie ma. Aż mi się wierzyć nie chce. A zobaczymy w katalogu technicznym, może będzie jakaś plisa gdzieś, żeby Wam to pokazać. I teraz tak, te wszystkie systemy, które oczywiście jeszcze mogą być zasłonki, firanki, ale ten temat tutaj może nie pomijam, ale najrzadziej je stosujemy właśnie ze względów na to, że one się mogą brudzić. Nie mam, ale pokażę Wam
plisa w internecie. Żebyście wiedzieli, o co chodzi. Plisa to jest coś takiego. Zaraz się mi tutaj wyświetli. Plisy są robione z różnego rodzaju materiałów. Mogą być przeźroczyste, półprzeźroczyste, odbijające, słuchajcie, światło. Mogą być dwie połączone. Jedna może spełniać funkcję firany, czyli jest przeźroczysta, a druga zasłony, czyli kotarek, nieprzeźroczysta. I w zależności od tego, czy macie duże nasłonecznienie, małe, chcecie się oddzielić od sąsiada, czy nie, to bardzo się coś takiego może sprawdzać. I przy plisach, w przeciwieństwie do zwykłych rolet, macie opcję suwania góra-dół. Zaraz Wam to pokażę na jakiejś innej stronie. Czyli możecie przesuwać za pomocą tego profila tutaj na dole i na górze, że na przykład macie tylko w tym pasie tą plisę. Czyli sąsiedzi na przykład Was nie widzą, światło idzie góra i dół, co bardzo mocno się sprawdza, i szczególnie w kuchniach i w łazienkach. Więc to Wam ogólnie polecam. Jeżeli będziecie chcieli zastosować rolety rzymskie, no to musicie pamiętać zawsze o tym, że one będą bardziej narażone na brud, czyli jak gotujecie ten tłuszcz, to wszystko gdzieś tam osiada, więc wybierajcie takie rolety, które mają dobrą tkaninę i łatwo się takie rolety pierze, czyli łatwo się wyjmuje z tych systemów. Zwróćcie uwagę na to, jakie są sznurki, jakie są paski, jakie są te elementy. Ja nie jestem specjalistką od tego, więc nie powiem Wam dokładnie, które są najlepsze, ale wiem, że dużo osób patrzy tylko i wyłącznie na cenę, a później ma problem z wypraniem tego, założeniem tego, z wyjęciem tego. No znam takie przypadki, że ktoś to cisnął, wyrzucił w kąt i po prostu zamówił kolejną, więc żeby nie mieć problemów, zwróćcie uwagę, jak to jest robione, jak to jest montowane, żeby to wszystko można było dobrze zrobić. Ania tu pisze, wiejskie zazdrostki. Nie rozumiem, Aniu, nie wiem do końca, o co chodzi. Jeżeli macie taką roletę drewnianą, na przykład zobaczcie, tak jak tutaj, no to ona może być już bardzo elegancka. Te raszki mogą być bardzo duże. Łatwiej takie duże raszki wyczyścić. Te taśmy, które tutaj są, i wykończenie może być w innym kolorze niż sama ta lamelka. Więc tutaj macie bardzo duże pole do popisu, żeby estetycznie i fajnie to zrobić. To może być, nie wiem, grafitowy i szarość, czern i biel, szarość i biel. Bardzo robią wrażenie takie rolety, ale takie rolety, tak jak tutaj mam na tym oknie, to przypuszczam, że to jest w granicach 1600 zł za sztukę. Więc tutaj też może być ta kwota dosyć duża. To są firanki zawieszane w połowie okna. Aha, firanki zawieszane w połowie okna. No najczęściej właśnie firanki w połowie okna, o których ja mówiłam wcześniej, no to ja bym chciała tego uniknąć, chociaż pamiętam, że dawno, dawno temu u mnie w domu też coś takiego było. Były takie metalowe karnisze i te firanki się wieszały. Wtedy chyba nie było w ogóle innego patentu. Później się pojawiły rolety i później się pojawiły żaluzje, później metalowe. W zależności jakie one były, niektóre się psuły, niektóre nie. Później dopiero żaluzje takie drewniane. Także to kiedyś się brało to, co było, a teraz mamy, słuchajcie, wybór, więc wybierajcie świadomie. Jeśli chodzi o firanki i zasłonki, no to raczej nie polecam. Nie jestem zwolennikiem, więc tutaj nie będę Wam mówiła, że macie to robić. Dobra. Teraz tak. Kolejna rzecz, na którą chciałam, żebyście zwrócili uwagę, to jest piekarnik. Piekarnik może być w zabudowie kominowej, tak jak jest tutaj, albo może być pod płytą, jak jest najczęściej, jak nie mamy miejsca. Jeżeli macie miejsce, róbcie w zabudowie kominowej, bo będzie Wam wygodniej to obsługiwać, a przede wszystkim czyścić. Ale zanim wybierzecie taki piekarnik, pamiętajcie, że one najczęściej albo są takie wysokie, które kiedyś były właśnie pod płytami, one mają około 60 cm, albo takie bardziej kompaktowe, które mają około 45, ale to może być 43, 44 i pół i tak dalej. Więc ten wymiar sprawdzajcie. I w ogóle jak zamawiacie meble u stolarza, to Wy musicie już mieć wybrane dokładnie wszystkie sprzęty. Bo stolarz musi wiedzieć, jakie są wymiary i najlepiej zamówione. Fajnie jest, jak stolarz może za Was zamówić, albo do stolarza to prześlecie, żeby on miał te parametry dokładne. Bo częste błędy i problemy z przesunięciami terminów realizacji kuchni są wtedy, kiedy stolarz robi meble, my mówimy tak, tak, to będzie piekarnik, taki, 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 a później w trakcie wymieniamy.
kupujemy inne, zupełnie coś innego i myślimy, że jakoś to wejdzie. To jakoś nie wejdzie, więc tutaj musicie te sprzęty wybrać wcześniej, żeby te wymiary wszystkie stolarz Wasz miał. A jeśli chodzi o piekarniki, to są różne funkcje. Z funkcją mikrofali, są już z funkcją parowaru. Zastanówcie się w ogóle nad parowarem. Mało osób jeszcze tego używa, a to jest świetne rozwiązanie. Słuchajcie, warzywa smakują, mięso, wszystko smakuje zupełnie inaczej. Nawet jeżeli gotujecie w garnkach tych takich, teraz zabrakło mi słowa, garnki... szybkowary, jak macie takie zamykane szybkowary i niby to wszystko smakuje lepiej, okej, smakuje lepiej, tak? Ja wiele lat jadłam, ale jednak z szybkowaru, ale jednak jak macie parowar, to smakuje jeszcze inaczej. Te smaki też się nie przenikają. Oczywiście pewnie zależy to też od jakości sprzętu i tak dalej, ale zwróćcie uwagę, że możecie coś takiego mieć, żeby jeść zdrowiej i żyć zdrowiej. Bo te... piękno naszych przedmiotów, rzeczy, którymi się otaczamy, to jest jedno, to wpływa, to ja cały czas powtarzam, to wpływa na nasze życie, ale też jaki styl życia prowadzimy, więc jeżeli chcemy troszeczkę niejako wymusić na sobie lepszy tryb życia, zdrowszy tryb życia, to te sprzęty też mają znaczenie. Mikrofalówek nie robimy, lepiej zrobić sobie parowar i przetestować to, albo zobaczyć u kogoś, zjeść u kogoś. Naprawdę, słuchajcie, świetny wydatek. Jeżeli nawet Was nie stać, słuchajcie, możecie tutaj sobie zaprojektować tą szafkę na wymiar parowaru, zrobić sobie zamykany front, a później ten front ktoś Wam wyjmie i tutaj włoży Wam parowar. Nawet jeżeli on tam kosztuje kilka tysięcy. To się naprawdę, słuchajcie, będzie sprawdzało. Czy to, co opowiadam, jest ok? Wszystko wiecie? Dajcie znać, czy wszystko ok. Jakąś łapkę w górę, żebym widziała, że moje opowieści są w porządku. Że ten temat wyczerpuje mocniej niż ostatnio. I czy macie jakieś pytania? Piszcie. Teraz tak, jeszcze kolejną rzecz Wam od razu tu pokażę. Okap. Ja już o nim trochę mówiłam, ale jeszcze powiem Wam jedną dosyć ważną rzecz. Na jakiej wysokości powinien być okap między płytą a okapem? Czy się nad tym zastanawialiście? Bo często widzimy takie cofnięcie, zobaczcie, tak jak jest tutaj. I kiedy takie cofnięcie powinno się znaleźć? Jak myślicie? Macie jakieś pomysły? Teraz zobaczymy. Oczywiście mamy płytę ceramiczną, mamy płytę indukcyjną, mamy płytę gazową. Płyta gazowa może być z palnikami na zewnątrz, mogą być palniki schowane. Płyta może być około 60, 70, 90 cm. Płyta może mieć w środku okap, tak jak gdyby pochłaniacz tej pary, który zasysa z garnków tą parę. Tych opcji jest dużo. Ale czy wiecie, na jakiej wysokości to powinniście to robić? Ogólnie możecie zrobić okap na wysokości 60 cm. To jest raz. Ale jeżeli macie płytę gazową, to wszędzie, prawie wszędzie przeczytacie, że 60 cm to jest za mało. Najczęściej 70, 75 i tak dalej. Więc jeżeli wybieracie okap i chcecie zaprojektować, urządzić sobie kuchnię, porozmawiać ze stolarzem, to musicie ustalić po pierwsze, jaką macie płytę, na czym grzejecie? Jeżeli to jest gaz, to raczej powinno być to cofnięcie. I teraz, jeżeli jesteście minimalistami i nie lubicie takiego cofnięcia, to zastanówcie się, czy może na tej ścianie nie robić szafek. Może zrobić okap, który będzie wyżej podwieszony. Jeżeli wysoko dosyć mamy sufit, to musimy obniżyć ten sufit do jakiejś wysokości, żeby ten okap w ogóle nam tą parę zbierał. Bo jak on będzie za wysoko, to nie będzie zbierał nam tej pary. Więc tutaj w specyfikacji okapu warto to wszystko sprawdzić. I kolejna rzecz, jeżeli sami ustalacie elektrykę, do konkretnego okapu też na danej wysokości powinien być włącznik albo przynajmniej jakiś wypust kablowy prądowy. I to nie jest powiedziane, że powinno się robić na 165, 185 czy 200, bo ja się spotkałam kiedyś z tak trudnym okapem, że tylko w jakiejś małej przestrzeni, chyba tam, nie wiem, 180, 190, mógł się znajdować wypust kablowy, bo inaczej nie dałoby się podłączyć tego okapu. Taki to się okap nam niestety trafił. Więc tutaj zwracajcie na to uwagę i dlatego ważne jest to, co ja mówię w poprzednich odcinkach, w odcinku pierwszym, drugim, trzecim,
żeby ustalić, co mi się podoba, czy mieści mi się to w budżecie, jakie to są konkretnie produkty, wrzucić sobie na Excela. Pamiętajcie, że ja daję Wam Excela, możecie za darmo pobrać Excela. Jeżeli wejdziecie na stronę a to, ja zawsze zapominam Wam pokazać, gdzie to jest, bo jak najwięcej informacji chcę dla Was włożyć. Zobaczcie, jak wejdziecie sobie a to i blok. I tu mamy budżet. To tutaj mamy do pobrania kosztorys. Możecie sobie kliknąć, zapisać się i pobrać kosztorys. Tutaj też oczywiście piszę o tym, jak te koszty mniej więcej się kształtują, więc możecie sobie też przeliczyć. To jest ogólnikowe, wszystko zależy, czy duże, małe miasto i tak dalej. Ale na podstawie tego kosztorysu możecie stworzyć swój. Najwyżej dopiszecie ileś tam pozycji, albo dopiszecie pomieszczenia, albo zlikwidujecie jakieś pomieszczenia, ale będziecie mogli zobaczyć, jak się tak naprawdę te koszty kształtują. I wtedy, jak podejdziecie do tego w ten sposób, jak ja pokazuję w tym darmowym kursie, nie będziecie mieli problemu z tym, że wybraliście okap, kupiliście, on już leży 2 miesiące, nie można go oddać, a elektrykę macie źle zrobioną, albo ten okap w ogóle nie będzie Wam pasował do tej kuchenki gazowej, bo będzie za nisko albo tam za wysoko. Więc tutaj warto sobie to wcześniej, słuchajcie, sprawdzić. Ania pisze, że nie myślała o tym. Ogólnie jak czymś się nie zajmujemy wcześniej, to też o wielu rzeczach nie myślimy. Podobno mądry Polak po szkodzie, a dopiero trzeci dom buduje się dla siebie. Ale słuchajcie, można tę rzecz uniknąć. Chyba że jest się taką osobą, która nigdy nie jest zadowolona. Że na każdym, która myśli sobie, że za każdym zakrętem, w każdym sklepie są kolejne lepsze płytki, lepszejsze panele, jakaś cudowniejsza sofa i gdzieś zawsze coś jest lepszego, to takim ludziom ciężko dogodzić i oni najczęściej nie do końca są szczęśliwi. I ciągle coś tam zmieniają. Sama zmiana we wnętrzach nie jest zła. Gorzej, jak ciągle czujemy niezadowolenie, taki niedosyt, że mogliśmy inaczej, lepiej, nie wiem, taniej albo... No nie wiem, ale słuchajcie, no zastanówcie się, ten czas na samym początku na te inspiracje, na te zbieranie inspiracji jest najważniejszy, a później to wszystko jest konsekwencja tego, jakie mamy właśnie doświadczenia i co udało nam się w tym naszym katalogu uzbierać, tak? Jakie produkty mamy uzbierane. Teraz sobie sprawdzę. Czy macie jakieś pytania? Bo będę tutaj za chwileczkę kończyła. Jakieś pytania, jakieś nietypowe rzeczy, które chcecie włożyć, a nie wiecie jak, co zrobić i tak dalej. Ja tak sprawdzam, czy są jeszcze jakieś elementy, które są nietypowe, a chciałabym je jeszcze pokazać, żeby Wam ułatwić co nieco. Dużo pytań dostaję, czy w kuchni kłaść drewno, czy nie kłaść. Czy płytki, jeżeli płytki, to jakie? Tutaj akurat jest panel winylowy. Niektórzy nawet panel winylowy mogą wybrać. Ten panel akurat bardzo ładny jest, ale jeżeli głównie tu chodzi, problem jest z drewnem, tak? Jeżeli położymy drewno, no to że ono nie jest takie odporne na wilgoć, na wodę i tak dalej, ale jest materiałem ciepłym. Jest materiałem, który będzie się rysować, który będzie się uszkadzać, który będzie się niszczyć. Bardzo dużo drobinek z blatu nam spada na ziemię i to wcieramy kapciami, nogami i tak dalej. Są oczywiście osoby, które non-stop latają ze zmiotką, ale większość z nas tego nie robi. I jeżeli kochamy naturalne materiały, do czego zachęcam, żeby stosować naturalne, jeżeli możemy sobie na to pozwolić, na stać i tak dalej, to wybierać tą podłogę świadomie. Jeżeli nas coś zaleje, to po prostu ubezpieczmy się, żeby kupić tam podłogę, kupić meble. Ubezpieczmy nie tylko podłogę, ale ubezpieczmy meble, ubezpieczmy wszystko. Wtedy mamy święty spokój. Cokolwiek się dzieje, możemy to wymienić. Ona będzie się ta podłoga rysowała, będzie się niszczyła, ale będzie ciepła i przyjemna. Kiedyś wszystko zawsze się robiło praktycznie w płytkach, bardzo rzadko w drewnie. Ja lubię drewnianą podłogę. Jak przerabialiśmy dom u moich rodziców, zostawiłam właśnie deskę. To jest deska sosnowa, dosyć miękka i tak dalej. Były sęki, były jakieś tam dziury po gwoździach, ale ona ma swój klimat. Oczywiście podłoga ceramiczna byłaby łatwiejsza w utrzymaniu w czystości,
ale no mamy tą przyjemność, mamy to ciepło, mamy tą podłogę, która ma tam, już teraz nie wiem ile ten dom ma, ale pewnie 70 lat, 80, no mamy bardzo starą podłogę i ta podłoga ma swój urok. Więc zdzieranie na przykład, jak ja widzę, że niektórzy wszystko wywalają, parkiety i tak dalej, i kładą tam panel, to dla mnie to jest dziwne. Chyba że są jakieś argumenty za tym. Tak jak mówię, to jest wszystko wynika z czegoś i to trzeba sprawdzić. Cześć Natalia. Ja właśnie kończę, jakby co. Można obejrzeć sobie powtórkę. Jeżeli macie jakieś pytania, to dajcie znać. Ja oczywiście Was gorąco zapraszam do udostępniania. Ten e-book jest naprawdę fajny, wartościowy. Ja dużo informacji z tego e-booka zawarłam w swojej książce Od inspiracji do aranżacji, czyli Jak pięknie mieszkać. Możecie go dostać za darmo i sobie zobaczyć tego e-booka. Ania pisze, że ja mam drewno na podłodze aktualnie i nie narzekam. W nowej kuchni też będzie. No właśnie, to jest fajne, to jest świadomy wybór. A w łazience również drewno. No w łazience to też trzeba uważać. Jeżeli na podłodze, to powiedzmy, że okej. Gdzieś w miejscach, gdzie więcej jest narażona na wilgoć ta deska, no to tutaj musimy bardziej odporne drewno brać. Najczęściej jest to drewno egzotyczne, ono jest bardzo twarde. Ja już teraz nie pamiętam, który, ja dawno tych czerwonych i pomarańczowego drewna nie używałam, ale kiedyś całą łazienkę zrobiliśmy w tym. Ja zaraz sprawdzę, czy... Chyba tego nie będzie na projektach, ale... ja zaraz zobaczę, czy gdzieś mam to w projektach. Nie. Na stronie nie włożyłam tego. Bo bym Wam pokazała. Dźwięk się wyłączył. Dzięki. Coś nie słychać, tylko u mnie. Nie. Nie wiem, dlaczego się wyłączył. Nieraz mi tak robi psikusa. Moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję. Zapraszam wszystkich. Ja się tu troszeczkę powiększę, żeby było widać mnie. Ja Was zapraszam na piątek na grupę Urządź swoje mieszkanie z Agnieszką Pasiek-Adamek. O godziny najprawdopodobniej 11, ale nie wiem, czy to nie będzie wcześniej albo później, zrobię Q&A, czyli będę odpowiadała na Wasze pytania. Szczególnie jeżeli macie pytania dotyczące kuchni, to zapraszam. I też przypominam, że prawie codziennie jest premiera kolejnego odcinku kursu na wnętrze i na a to będziecie mogli te kursy po kolei sobie jeszcze raz obejrzeć, bo wiem, że macie problem ze znalezieniem tych live'ów, bo było ich bardzo, bardzo dużo. Ja po kolei robię je jako premiery, możecie oglądać jak gdyby z wszystkimi na żywo, komentować, jeżeli macie pytania, możecie zadawać te pytania, one najczęściej są o 21:00, więc będzie Wam
łatwiej je obejrzeć, bo to jest taka już późniejsza godzina i myślę, że jak ktoś ma dzieci, to może już te dzieci śpią, chociaż różnie to bywa i będziecie mieli o tej 21 troszeczkę więcej czasu. Dziękujemy bardzo. Tak, dzięki Ania, dzięki Małgosia, Justyna. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Zapraszam Was gorąco. Tak jak mówię, udostępniajcie. Będzie mi niezmiernie miło. Ja do wszystkich na Messengerze wyślę właśnie dostęp do tego poradnika, który pokazuję, jest tutaj. Zobaczcie. I co wtorek widzimy się, w następny wtorek widzimy się na kolejnym odcinku kursu na wnętrze. Ja sobie sprawdzę, jakie tematy Was teraz interesują i podam Wam niedługo temat wtorkowy. I do zobaczenia i miłego wieczoru. Pa!